drugą mamą najszybszą w Polsce. I na mistrzostwach halowych się udało. Także naprawdę cieszę się z tego medalu. No i co, wracam do pracy tak naprawdę, bo przed nami ciężki rok i halowe mistrzostwo polskie nie przystało. Jeżeli wziąć do tego halę, to na pewno, znaczy stadion, to na pewno blisko 60 medali mistrzostw polskich. Także no tutaj Alek Kuciowski zapytał mnie, który to złoty halowych mistrzostw. Złoty mam gdzieś około 40. Także no ta kolekcja się powiększa, ale cieszę się, że od tylu lat, bo tak naprawdę startuję już od 2002 roku, nie schodzę z podium, więc no co mam wam powiedzieć, po prostu jestem przeszczęśliwa, sprawia mi to radość, pasję. Powiedział mi to kiedyś Tomasz Golob, z którym jestem bardzo blisko, jeżeli masz ochotę to robić, cieszysz się tym, co robisz, to rób to, bez względu na wszystko, bez względu na wszystkich. I wziąłem sobie te słowa do serca i jak na razie na tej pasji jedziemy dalej. Tak, tylko że to widać ten wycinek, prawda? Tylko więc naprawdę ta radość u mnie jest wprost proporcjonalna chyba do energii, siły, którą wkładam w to. I po prostu ja myślę, że tak, ja do młodych ludzi mówię bardzo często, ode mnie nauczyciele wymagają, żebym mówiła, że to krew pod łzy, trenowanie. A ja im mówię, że to jest super zabawa, frajda, fan, róbcie coś w swoim życiu, to nie musi być lekko atletyka, równie dobrze można tańczyć, pływać, grać w szachy, ale róbcie coś, miejcie coś, co będzie wam sprawiało radość i róbcie to z pasją, a przede wszystkim róbcie to dla siebie. Wtedy przychodzą efekty i wtedy przychodzą właśnie takie medale mistrzostw Polski. Ale na razie nie myślę o zakończeniu kariery. Młodzież na medale się skutecznie broni, ale zdaję sobie sprawę, że ten moment jest bliżej niż dalej. Swoje w sporcie przeżyłam, ale na razie troszkę ja tak się śmieję, że do tego celu w swoim tempie idę i przede mną ten najważniejszy cel i myślę, że przed wszystkimi sportowcami igrzyska olimpijskie i wtedy będę się zastanawiała, co dalej.